Dzień dobry. Z pewnością używali Państwo dzisiaj wody. Czy to do mycia rąk, czy też do przyrządzenia porannej kawy. Odkręcamy kran i płynie z niego czysta, zdatna do picia woda. To ogromny przywilej, a często o tym zapominamy. Poprzednie pokolenia i dzisiejsi specjaliści musieli przebyć długą drogę, abyśmy my dziś mogli cieszyć się z tego komfortu. Zapraszam Państwa w podróż po najważniejszych wydarzeniach minionych 120 lat w historii wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy. W 1346 roku król Kazimierz III Wielki nadał Bydgoszczy prawa miejskie. Na przestrzeni lat napływali do niej nowi mieszkańcy. Rosły więc potrzeby dostępu do wody pitnej i konieczność poprawy higieny. Jedynym rozwiązaniem była budowa wodociągu. Dzięki zgodzie wydanej przez króla Zygmunta Starego można było rozpocząć budowę w 1523 roku. Pamiątką tamtych czasów są fragmenty drewnianego wodociągu, które podziwiać możemy w Muzeum Wodociągów przy ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy. Drewniane rury służyły mieszkańcom prawie 300 lat. Po tym czasie popadły w ruiny. Bydgoszczanom pozostało więc wykopanie przydomowych studni, które jednak w związku ze stale rozrastającym się miastem wkrótce okazały się rozwiązaniem niewystarczającym. Wody brakowało, a jej jakość pozostawiała wiele do życzenia. Konieczna była więc budowa nowoczesnych wodociągów. Na to trzeba jednak było poczekać niemal 100 kolejnych lat. I tu rozpoczyna się nasza jubileuszowa opowieść. Postęp techniczny nabiera rozpędu. Nowoczesne technologie coraz częściej są wykorzystywane w codziennym życiu. Władze magistratu decydują, pora wybudować cały system wodno-kanalizacyjny. Za najodpowiedniejsze miejsce budowy stacji wodociągowej ekspert uznaje okolice Lasu Gdańskiego. Budowa trwa około 3 lat. Po raz pierwszy woda ze stacji płynie już w 1899 roku dzięki zastosowaniu silników gazowych, ale to rok 1900 uznawany jest za wyjątkowy. Choćby z tego powodu, że po raz pierwszy napełniony zostaje umiejscowiony na wzgórzu Dąbrowskiego zbiornik wieży ciśnień, który następnie wpięto do sieci wodociągowej. Zarówno wieża ciśnień, jak i kompleks budynków, które składają się na ówczesną stację wodociągową, zbudowane były w stylu neogotyckim, z niezwykłą dbałością o detal. Po dziś dzień zachwyca ich artystyczny kunszt, witraże i rzeźbione w drewnie wykończenia. A nadmienić należy, że budynki te wówczas pełniły funkcję jedynie techniczną. To, co wyróżniało inwestycje, to równoległa budowa systemu kanalizacyjnego, odprowadzającego ścieki od mieszkańców Bydgoszczy. Stacja pomp kanałowych i główna siedziba bydgoskich wodociągów mieściła się przy ulicy Jagiellońskiej, na terenie gazowni miejskiej, a pola irygacyjne liczące prawie 200 hektarów na terenie Kapuścisk i Czerska Polskiego. Na szczęście dla Bydgoszczy nie skorzystano z zaproponowanego przez magistrat projektu zrzutu nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do Brdy, a wybrano droższe, aczkolwiek o wiele bardziej przyjazne środowisku rozwiązanie budowy stacji pomp kanałowych zasilanych silnikami parowymi oraz utworzenia na ówczesnych peryferiach miasta pól irygacyjnych. Zastosowaną technologię oczyszczania ścieków z perspektywy dnia dzisiejszego uznać można za bardzo efektywną i odpowiadającą założeniom zasady zrównoważonego rozwoju. Wspomniane pola irygacyjne funkcjonowały od 1907 aż do 2003 roku, po czym ich obszar poddano rekultywacji, która zakończyła się w 2015 roku. Osobą, która najbardziej przyczyniła się do budowy tego nowoczesnego systemu kanalizacji, był Heinrich Metzger. Stworzył on pionierskie rozwiązania, jakim były betonowe dwukanałowe prefabrykaty przewodów wykorzystywane do budowy kanalizacji. Górnym okrągłym kanałem płynęła deszczówka, a dolnym owalnym ścieki bytowe. W Bydgoszczy, jak i w jeszcze kilku miastach, tego typu prefabrykaty występują do dzisiaj. W okresie międzywojennym w wodociągach i kanalizacji nastąpił czas wielu modernizacji.
Było to konieczne, ponieważ na przestrzeni niespełna 30 lat liczba mieszkańców wzrosła prawie dwukrotnie. Rozbudowano ujęcie wody na terenie stacji Las Gdański. Wzniesiono także nową przepompownię wody, którą, co stanowiło nowość, zasilano elektrycznie. Otwarcie nowego obiektu nastąpiło w 1937 roku. Pełna elektryfikacja pojawiła się również przy ulicy Jagiellońskiej w związku z modernizacją systemu kanalizacji. Odtąd znacznie zwiększył on swoją wydajność. Krótko po zakończeniu II wojny światowej potrzeby miasta ponownie gwałtownie wzrastają. Rozwój przemysłu, napływ nowych mieszkańców, stale poszerzające się granice miasta, a także nieumiejętność oszczędzania wody przez bydgoszczan doprowadza Gród nad Brdą na szczyt listy miast o największym deficycie wody w kraju. W tej sytuacji konieczne było stworzenie nowego, dużego ujęcia wody. Po wielu badaniach nad lokalizacją zdecydowano się na Czyszkówko, gdzie woda pobierana jest z Brdy. Prace trwały 5 lat. Nowe ujęcie pozwoliło na dostarczenie wody do coraz większej liczby osiedli. Wydłużona została również sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Pod koniec lat 60. liczyły one kolejno prawie 240 i 300 kilometrów. O wyborze lokalizacji nowego ujęcia wody dla miasta Bydgoszczy zadecydowało to, że rzeka Brda posiada wyrównany przepływ w ciągu roku oraz to, że w górnym biegu przebiega przez obszary borów tuchorskich, a więc obszary leśne, mało zurbanizowane. W związku z tym jej jakość przy dopływie do Bydgoszczy jest dosyć wysoka. Ujęcie było budowane w latach 1957-1962, następnie było wielokrotnie rozbudowywane i modernizowane. Największy zakres miała modernizacja w roku 2010, gdzie do istniejących obiektów dodano jeszcze obiekt ozonowni, a przede wszystkim obiekt sztucznej infiltracji zlokalizowany po zachodniej stronie ulicy Koronowskiej. Obiekt sztucznej infiltracji zapewnia filtrację wody w gruncie, co przyczynia się do wyrównania temperatury oraz nabrania przez wodę cech wody podziemnej. Od 1970 roku rozpoczęła się trwająca aż do 2016 roku przeprowadzka zarządu, administracji i kilku innych działów z biur przy ulicy Jagiellońskiej do nowej siedziby przy ulicy Toruńskiej 103. Obecnie adres gromadzi pracowników niemal wszystkich działów, łącznie ponad 660 osób. 1 stycznia 1975 roku wojewoda bydgoski powołuje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, której siedziba mieści się w Bydgoszczy. Podlegają jej jednostki m.in. w Koronowie, Inowrocławiu i Chojnicach. Pod koniec lat 70. po raz kolejny w Bydgoszczy pojawia się ogromny deficyt wody. Przyczyniają się do tego w dużym stopniu sami mieszkańcy. Statystyczny bydgoszczanin zużywa wówczas aż 350 litrów wody na dobę. Dla porównania obecnie jest to 95 litrów. W konsekwencji olbrzymiego zużycia wody przez bydgoszczan problemem stają się również ogromne ilości ścieków, których znaczna część trafia do rzeki bez wcześniejszego oczyszczania. Dopiero powstała w 1992 roku spółka ZOO pod nazwą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy miała stawić czoła powstałym problemom. Już 5 lat później, w roku 1997, nastąpił przełomowy moment dla systemu kanalizacji w mieście. W pobliżu dawnej wsi Łoskoń rozpoczęto wyczekiwaną od kilkudziesięciu lat budowę centralnej oczyszczalni ścieków Fordon. Po 3 latach inwestycja była gotowa. Obecnie, po dalszych rozbudowach i modernizacjach, oczyszczalnia Fordon przyjmuje i oczyszcza ścieki dopływające z lewobrzeżnej części Bydgoszczy. Oczyszczalnia ścieków Fordon została wybudowana w 2000 roku.
Oczyszczalnia przeszła kolejną modernizację w roku 2010 i w tym roku zwiększono jej przepustowość oraz rozbudowano część osadową oczyszczalni. Oczyszczalnia ścieków Fordon wyróżnia się spośród innych tego typu obiektów w Polsce trzema elementami przede wszystkim. Jest to jakość ścieków, wysoka efektywność oczyszczania ścieków, szczególnie biogenów, na drodze biologicznej. Przez większą część roku oczyszczalnia oczyszcza ścieki bez użycia dodatkowych chemikaliów dodawanych do ścieków w celu ich podczyszczenia. Drugim elementem, który wyróżnia oczyszczalnię ścieków, to jest odzysk energii elektrycznej ze ścieków. W ramach jednego z procesów oczyszczania, w procesie fermentacji, wytwarzany jest biogaz. I ten biogaz jest zamieniany na energię elektryczną i cieplną, wykorzystywany w pełni jest na potrzeby oczyszczalni ścieków. Rocznie produkujemy około 2,5 miliona kWh energii elektrycznej. I trzecim wyróżniającym elementem oczyszczalni ścieków Fordon jest to, że posiadamy jako nieliczni w kraju instalację termicznego przekształcania osadów. Jest to instalacja, która pod wysoką temperaturą spopiela osady ściekowe, dzięki czemu wielokrotnie zmniejszamy objętość odpadów, a po drugie odpad, który powstaje, jest łatwy do zagospodarowania w przyrodzie i łatwy do jego zabudowania. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest odzysk energii cieplnej na etapie suszenia osadów. W 1999 roku prezesem Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy został Stanisław Drzewiecki. Dzięki staraniom kierowanego przez niego zespołu w kolejnych latach pozyskano ponad 1 mld zł na dalszy rozwój bydgoskiego systemu wodno-kanalizacyjnego. W celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Bydgoszczy spółka opracowała 2 projekty inwestycyjne – Bydgoski System Wodny Kanalizacyjny oraz Bydgoski System Wodny Kanalizacyjny 2. Dla obu projektów spółka otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości około 520 milionów złotych. Przy łącznej wartości projektów 1 miliard 41 milionów złotych. Dla zapewnienia w kranie wody o jakości wody do picia i czystego środowiska przygotowaliśmy 2 programy inwestycyjne, których celem była modernizacja, rozbudowa ujęć i stacji wodociągowych, budowa sieci wodociągowej i renowacja magistral wodociągowych, dalej budowa kanalizacji, likwidacja wylotów ścieków do rzeki, renowacja kanalizacji oraz modernizacja, rozbudowa oczyszczalni ścieków i instalacji do termicznego przekształcania osadów ściekowych. Dalej również oczyściliśmy stare, zanieczyszczone tereny, jak również przeprowadziliśmy bagrowanie rzeki Brdy i kanału bydgoskiego. Pozyskaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej, z funduszu ISPA i z funduszu spójności. Wyemitowaliśmy obligacje przychodowe na finansowanie udziału własnego w finansowaniu tych 2 gigantycznych programów. W 2017 roku kolejnym dużym projektem współfinansowanym przez Unię Europejską, którego podejmuje się spółka, jest budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Przygotowaliśmy innowacyjny, nowatorski projekt, który rozwiązuje problematykę zagospodarowania wód opadowych w skali całego miasta. Ta nowa filozofia polega na zastosowaniu koncepcji miasta gąbki bądź koncepcji rozproszonej retencji, czyli zatrzymania w zbiornikach retencyjnych wody deszczowej w okresie nadmiaru i jej późniejszego wykorzystania po opadach albo odprowadzenia nadmiaru wód. Na finansowanie tego projektu pozyskaliśmy dofinansowanie z grantu Unii Europejskiej. Dzięki stworzeniu i udostępnieniu mieszkańcom katalogu zielono-niebieskiej infrastruktury świadomość społeczna wzrasta. Bydgoszczanie coraz powszechniej mogą korzystać z rozwiązań pozwalających na gromadzenie i wykorzystanie deszczówki w obrębie własnych domów i działek. Wdrapaliśmy się na taras widokowy wieży Ciśnień, skąd osiąga się przepiękny widok na nasze miasto. Jest to dobre miejsce, żeby spojrzeć na miasto, na infrastrukturę, ale też może i w przyszłość. Co przed nami? Jaka wizja? Co miejskie wodociągi w przyszłości będą realizować? Na pewno będziemy się koncentrować na tym, aby utrzymać wysoki standard jakości infrastruktury, techniki, technologii, która gwarantuje nam doskonałą jakość wody w kranie, czyste środowisko naturalne, bo tą wartość, którą uzyskaliśmy w wyniku ciężkiej pracy i ogromnych pieniędzy, musimy utrzymać. Nie jest to dane raz na zawsze. Musimy dbać codziennie, czyli codzienna, szara, dobrze zaplanowana, dobrze przemyślana robota zagwarantuje nam sprawność, jakość, tą, którą mamy dzisiaj na wiele, wiele lat, na te 2-3 pokolenia.
W zakresie obiektów technologicznych, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody nie będzie się wiele zmieniać, natomiast bardzo dużo zmian nas czeka, jeżeli chodzi o zarządzanie infrastrukturą sieciową, siecią wodociągową, kanalizacji sanitarnej, siecią deszczową, bo ta sieć wymaga dużych przemian. Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych do modelowania hydraulicznego sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, do usprawnienia, udoskonalenia modeli hydrodynamicznych sieci kanalizacji deszczowej, a to po to, żeby właściwie monitorować, sterować, regulować pracę tych sieci, żeby nimi w sposób prawidłowy zarządzać, żeby one działały efektywnie, sprawnie, bez uszkodzeń i żeby dostarczały nam w sposób ciągły, nieprzerwany wodę, odbierały ścieki, pozwalały wodę deszczową gromadzić i wykorzystywać w coraz większym stopniu.